Dzisiaj chciałbym tylko kilka wersetów przeczytać z rozdziału 4, a więc Pieśń nad Pieśniami, rozdział 4. Chciałbym przeczytać wersety od 12 do 16. Cieszę się, że wersety są wyświetlone, nawet dla tych, którzy nie mają Biblii otwartych, ale to dobrze czasem zaglądać, jak mój brat Zbyszek, do Bożego Słowa i karmić je nim i czytać je w oryginale. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Nard i szafran, trzcina i cynamon, z wszelkimi wonnymi krzewami, mirą i aloesem, ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynicą mego ogrodu jest studnia wody żywej, która spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa, przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Księga Pieśni nad Pieśniami jest szczególną księgą Starego Testamentu. Ta księga jest piękną poezją opisującą miłość oblubieńca do oblubienicy. Bracia i siostry, Stary Testament zawiera trzy księgi mówiące o miłości. Są to księgi czytane w czasie trzech różnych świąt pielgrzymich i właśnie w czasie pierwszego święta pielgrzymiego, święta Paschy, czytana jest cała księga Pieśń nad Pieśniami w wszystkich synagogach i wszystkich bużnicach. Potem w czasie święta Szawłot, a więc tego drugiego święta pielgrzymiego, go znamy pod nazwą Pięćdziesiątnicy, czytana jest księga Rut, również bardzo ciekawa, interesująca księga. Natomiast w czasie trzeciego święta, Sukot, bardziej znaną pod nazwą Święto Namiotów, jest czytana księga Ozeasza. I te trzy księgi mówią o miłości. Dlaczego te trzy księgi czytane są w trzech kolejnych świętach pielgrzymich? To jest ciekawe pytanie. Otóż dlatego, że żydowscy komentarze Biblii podkreślają fakt, że życie zaczyna się nie od fizycznego narodzenia, bo to jest tylko egzystencja, ale od spotkania z miłością. Od spotkania z miłością zaczyna się prawdziwe nasze życie. Prawdziwe życie rozpoczyna się od spotkania z miłością, która jest Bogiem. Bóg jest miłością. I dlatego też od spotkania z Bogiem, który jest miłością, wtedy mówimy o prawdziwym życiu. Wtedy rodzimy się, kiedy spotykamy się z Bogiem, rodzimy się właśnie dzięki miłości naszego Pana. Zaś te trzy księgi mówią o różnych etapach miłości. Pieśń nad Pieśniami opisuje tę miłość pierwszą. Miłość młodych, wzajemnie sobie zakochanych, gdzie liczy się tylko on i ona. Święto Paschy przypada na wiosnę, a więc to jest taka wiosenna pierwsza miłość. W czas święta Pięćdziesiątnicy, jak wspomniałem, czytana jest księga Rut. Ta mówi o miłości dojrzałej, która przychodzi później, rozkwita w pełni i jest kojarzona z powstałą rodziną i rodzicielstwem. To takie życiowe lato. Potem przychodzi jesień życia, to obraz święta namiotów, gdzie obok księgi Ozeasza czytana jest również świątynia księga kaznodziei Salomona. Ta księga przekonuje, jak pewnie wszyscy wiemy, że wszystko to jest marnością nad marnościami. Wszystko traci swoją wartość, nic się już nie liczy, jedynie co się liczy, to miłość i wierność. Przez proroka Ozeasza Bóg zaprasza swoją małżonkę na pustynne miejsce. Posłuchajcie, jak się do niej odzywa. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca i dam jej tam winnicę, a doliny Achor uczynię bramą nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości, jak dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej.
Na tej pustyni nic się nie liczy, tylko Bóg i ja. Ale nasza miłość wobec Boga nie jest już czasem tą pierwszą, świeżą miłością. Czyż nie jest tak? Często natomiast jest bardzo chwiejną, niedoskonałą, chimeryczną. Ciągle uciekamy od Niego, a On ciągle gotowy jest przyjąć nas z powrotem. Czytajmy Księgę proroka Ezeasza i tam dowiemy się, jaki jest charakter Boga. Wtedy, kiedy oblubienica ucieka, wtedy oblubieniec gotów iść za nią, gdziekolwiek pójdzie, aby sprowadzić ją z powrotem do swego domu i uczynić na powrót swoją żoną. I chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu pierwszemu obrazowi. Wrócili do obrazu tej gorącej, wzajemnej miłości Chrystusa i Jego oblubienicy. Autor Pieśni nad Pieśniami opisuje tę miłość na tle szczególnego miejsca, gdzie ta miłość się rodzi i ta miłość rozkwita. Co to za miejsce? To ogród Pana, zasadzony i pielęgnowany przez Pana. Ostatnio o ogrodzie Getsemane mówił brat Zbyszek Babicz, pewnie pamiętamy to kazanie, a ja też pamiętam, że kiedyś brat Tadeusz Witkowski w jednej ze swoich kazań zwrócił uwagę na to, że Biblia rozpoczyna się opisem raju, pięknego ogrodu Eden, a też również kończy się opisem miasta ogrodu, którego środkiem płynie rzeka wody żywej, a po obu stronach rzeki drzewa życia rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. To piękne obrazy. Początek Biblii i koniec Biblii, opis pięknego ogrodu. Faktycznie to, co piękne, może nam się kojarzyć z ogrodem. Czyż nie tak? Do ogrodu idziemy nie dlatego, że ktoś nas zmusza i powiada, musisz tam być. Nie idziemy tam z jakiegoś obowiązku, ale idziemy tam dla przyjemności, kiedy szukamy relaksu czy odpoczynku. Idziemy tam, by wypoczywać, cieszyć się zielenią, zapachem krzewów i kwiatów, by oddychać czystym powietrzem na łonie natury. Po to idziemy do ogrodu. Co ciekawe, w Biblii Kościół Boży często porównany jest do ogrodu Pana. Kościół jest porównywany do ogrodu Pana. Pytanie jednak brzmi, czy również tutaj w Kościele, podobnie jak w ogrodzie, lubimy przybywać? Czy lubimy przebywać w Kościele? Czy musi nas ktoś zmuszać do tego, aby przyjść do Kościoła? Czy traktujemy to tylko jako obowiązek, bo jest niedziela i należy pójść do Kościoła? Czy też z całą przyjemnością idziemy do Kościoła, bo tam oddychamy atmosferą Pana, tam oddychamy tym świeżym powietrzem, które Duch Święty przynosi w serca wszystkich obecnych, słuchających Słowa Bożego. Czy ten ogród Pana jest tym miejscem sprawiającym nam radość? Radość nam samym z Jego widoku, gdzie dusza wypoczywa, gdzie rozchodzi się woń i zapach Jego kwiatów, krzewów i drzew i innych roślin tam rosnących. W tym pięknym ogrodzie oblubieniec spotka i spotyka swoją oblubienicę. Pamiętamy pewnie werset, gdzie was dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie Pana. I tak jak dzisiaj to zostało zauważone przez brata prowadzącego, tą najważniejszą osobą na tym miejscu jest nasz Pan, jest oblubieniec, który właśnie przychodzi do ogrodu swego, by spotkać swoją oblubienicę. I to jest piękne, kiedy dzisiaj mamy tą świadomość, że Bóg specjalnie przyszedł na to miejsce, aby spotkać się ze mną, z tobą, bracie i siostro. Czy nie doceniasz tego? Że umówił się z tobą na randkę? Że przyszedł, aby z tobą rozmawiać, aby mieć z tobą społeczność, aby cieszyć twoje serce? To jest coś wspaniałego. Właśnie ta księga Pieśni nad Pieśniami, ta miłosna księga Starego Testamentu, pełna jest opisu miłości oblubieńca do oblubienicy. Tej pieśni, którą dzisiaj słuchaliśmy, rozbrzmiewają słowa oblubieńca, który powiada, tyś własnością mą szepce cicho on, tyś na wieki wieczne jest mój. Serce w
piersi drży od radości mi, gdy Zbawco, głos słyszę Twój. Każdy, jeśli kiedykolwiek był zakochany, zna to uczucie. To bicie serca, młodzi mówią o motylach w brzuchu. I bez względu na to, ile mamy lat, pewnie przypominamy sobie te momenty, kiedy po raz pierwszy byliśmy zakochani. Czy starsi też pamiętają, czy wtedy nie było miłości, kiedy pobierali się ze swoimi mężami, swoimi żonami? Nie, myślę, że każdy przechodził ten okres tej pierwszej, świeżej, jak wiosna miłości. I tak pewnie zawsze będzie wyglądała ta pierwsza miłość, jaką żywimy do człowieka, którego spotykamy, w którym się zakochujemy, ale też tak wygląda ta pierwsza miłość skierowana do Jezusa, kiedy się z Nim spotykamy, kiedy Go przyjmujemy do naszego serca, kiedy przyjmujemy Go jako swego oblubieńca. A wtedy On traktuje nas jako swoją oblubienicę, jako tych, których chce zbawić i wprowadzić w przybytki swoje. Kiedy w 6 rozdziale przyjaciółki pytają, dokąd poszedł Twój miły, dokąd się zwrócił, oblubienica odpowiada, mój miły zszedł do swego ogrodu, pomiędzy grządki balsamu, aby paść w ogrodach i zrywać liście. Czy nie jest to Boże zapewnienie, że Bóg dziś jest wśród nas? Przychodzi do swego ogrodu, by pomiędzy grządkami paść nas w swoich ogrodach, zrywać piękne kwiaty, lilie. Ale kiedy mówimy o ogrodzie Pana, bracia i siostry, kiedy mówimy o Jego Kościele, to z całą pewnością musimy przyglądać się również drugiej stronie ogrodu Pana, o którym jest mowa. Biblia w wielu miejscach mówi o Bogu jako ogrodniku dbającym o swój ogród. Czyż nie tak? Bo obraz ogrodu Pana to również, a może i przede wszystkim, obraz rosnących tam drzew, krzewów, kwiatów, o które oblubieniec dba i które pielęgnuje. Oblubieniec jest gospodarzem przechadzającym się po ogrodzie, pilnie przyglądającym się każdej zasadzonej tam roślinie. On patrzy na mnie, patrzy na ciebie, bracie i siostro, i pilnie się przygląda naszemu życiu. Każdej roślinie w ogrodzie ogrodnik się przypatruje. Czy możemy sobie wyobrazić choćby najpiękniejszy ogród, o który nikt nie dba? Jak wyglądałby, gdyby nie był pielęgnowany, nawadniany, gdyby nikt nie troszczył się o jego rośliny? Dobry gospodarz cieszy się, patrząc na dobrze owocujące drzewa, ale również dostrzega te, które wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, przycinania, usuwania dzikich pędów. Musi bacznie patrzeć, czy nie rosną tam niepożądane chwasty, czy chore drzewa nie przynoszące dobrych owoców. Ogród jest bowiem coraz piękniejszy, im coraz mniej jest w nim złych roślin. Niestety złych roślin, wszelkich chwastów, nikt nie sadzi i o tym wiemy. One wyrastają wbrew woli opiekującego się ogrodem i ten ogród ciągle potrzebuje oczyszczenia i dobrej pielęgnacji. Biblia często mówi o nas, ludziach wierzących, zasadzonych w ogrodzie Pana, od których Bóg oczekuje dobrych owoców. Dlatego też chciałbym, byśmy popatrzyli na nasze osobiste życie. Jesteśmy jak te drzewa, które Pan posadził w ogrodzie swoim, ogrodzie Pana. To nie sami się zasadziliśmy, On nas posadził. I jesteśmy jako te drzewa w ogrodzie Pana. I dobry wizerunek Kościoła, tego ogrodu Pana, musi iść w parze z dobrym wizerunkiem ludzi go tworzących. Szczególnie gdy chodzi o owe wewnętrzne, duchowe życie człowieka wierzącego. Wierzymy, że Pan jest obecny dzisiaj w swoim ogrodzie, że pilnie przygląda się wszystkim rosnącym tam roślinom, że chce cieszyć się widokiem piękna swego ogrodu i rozkoszować się przechadzaniem po swoim ogrodzie. Spójrzmy na ów ogród Pana. On jest jego własnością, ale też on jest zainteresowany, by rosły w nim najwyborniejsze owoce. Jedynie on ma prawo do swego ogrodu. Jest jego opiekunem, właścicielem,
zarazem ogrodnikiem dbającym o wygląd swego ogrodu i pielęgnującym jego rośliny. On ma prawo usuwać niedobre rośliny, szczepić nowe, przycinać zdrowe i leczyć chore drzewa, by mogły właściwie owocować. Oczywiście ten ogród Pana, jak powiedzieliśmy, jest obrazem oblubienicy Chrystusa. To jest jego prawdziwego kościoła, ale też nie możemy zapomnieć, że ten ogród to suma poszczególnych indywidualnych drzew i roślin nim rosnących, a więc każdego z nas, naszego indywidualnego życia. Kiedy ogrodnik chce zmienić w ogrodzie coś, nie wycina pień wszystkich jego drzew, ale usuwa te, które nie nadają się do dalszej pielęgnacji. Nasza czereśnia rosła 40 lat w naszym ogrodzie i w zeszłym tygodniu musiała być wycięta. A to za sprawą tego brata, kto tu siedzi. Przyszedł, ściął, tak? Dlaczego? Dlatego, że drzewo było już chore, już nie rodziło. Dlatego musiało być wycięte. Widzimy w tym obrazie, jaki pozostał nam opisany w Nowym Testamencie, Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od 6 do 9 wiersza, Pan Jezus mówi o podobieństwie o człowieku, który trzeci rok przychodzi z rzędu do swego ogrodu, winnicy i szuka owocu na drzewie figowym, ale go nie znajduje. Poleca więc swemu winogronikowi, by je wyciął w pień, by próżno nie zajmowało ziemi. Ten zaś powiada tak, Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, to wtedy je wytniesz. Jezus powiada, Jezus mój, ojciec mój jest winogrodnikiem, wy zaś winoroślą. Jak to dobrze, że Boża cierpliwość jest nad każdym drzewem w ogrodzie Pana. On ze swej strony robi wszystko, by drzewa w jego ogrodzie przynosiło dobry owoc i obfitowały. Moglibyśmy jednak zapytać, w czym i w jaki sposób objawia się Boża troska o jego ogród, o jego kościół, o jego poszczególne dzieci stanowiące zbór pański. W jaki sposób Bóg się troszczy? W jaki sposób widać i na czym to polega, że Bóg troszczy się o każdego z nas? Po pierwsze, czytaliśmy, że Boża oblubienica jest ogrodem zamkniętym, zapieczętowanym. Jeśli macie jeszcze otwarte Biblię, to jest 12 werset. Tak, ogrodem zamkniętym, zapieczętowanym jest mój ogród. To bardzo ważne stwierdzenie. W księdze proroka Izajasza w 5 rozdziale czytamy pieśń o winnicy. Jednym z jej elementów jest płot i mur okalający winnicę. Ten płot i mur jest jej zabezpieczeniem przed wrogami i niszczycielami z zewnątrz. Również miasta w starożytnych czasach były otoczone murami, jak wiemy, które miały przynieść bezpieczeństwo przed wrogami zewnętrznymi. Kiedy wróg chciał zdobyć miasto, najpierw musiał rozwalić mur, zrobić w nim wyrwę, przez którą będzie mógł wejść i zaatakować jego mieszkańców. Kościół Boży również jest ogrodzony od tego świata. Kościół Boży ma wyraźne granice, które szczegą jego bezpieczeństwa i jego pomyślności. Tych granic nigdy nie wolno przekraczać. Choć żyjemy w świecie, nie jesteśmy z tego świata. W arcykapłańskiej modlitwie Jezus modlił się w ten sposób, pamiętamy te słowa, Ojcze, nie proszę Cię, abyś ich wziął z tego świata, ale abyś zachował ich od złego. Kiedy płot i mur zostanie rozwalony, całe zło tego świata wlewa się do Kościoła Bożego i życia jego poszczególnych członków. Ten świat dewastuje, demoluje i niszczy to, co pięknie rośnie w ogrodzie Pana. Módlmy się o to, bracia i siostry, by Pan dodał nam mądrości, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy wyrwy w owym murze stają się coraz większe. A że stają się coraz większe, to jest pewnik. Jak odbudować ów mur, oddzielający nas od tego, co świeckie, nieboże, od tego tsunami zła, które naciąga codziennie na nasze dusze. Tak trudno się przed tym uszczec. Fala za falą naciąga i próbuje zmieść, nanieść muł, szlam, kamienie i wszelkie inne nieczystości na nasz ogród.
Jakże ważne jest wtedy, by być ogrodzonym solidnym murem. Biada zaś człowiekowi wierzącemu, jeśli nie pilnuje swoich granic. Wkrótce staje się nieurodzajną ziemią, zamuloną brudami tego świata. Trudno wtedy ocenić, czy to, co nazywa się ogrodem Pana, jest jeszcze faktycznie ulubionym miejscem przebywania Pana. Z całą pewnością tak nie jest. To jest po pierwsze. Po drugie, jak czytaliśmy w Pieśni nad Pieśniami, w drugim rozdziale, werset 15, jest powiedziane, wewnątrz ogrodu grasują lisy i małe liszki. Stare tłumaczenie mówi o małych liszkach. Ten werset brzmi, połapcie nam lisy, małe liszki, które psują winnice, a winnice nasze zakwitną. W Biblii, jak i w życiu, lisy są symbolem chytrości, przebiegłości i fałszu, tak? Mówię, fałszywy jak lis, tak? Chytry jak lis. Czy pamiętacie taką bajkę Ignacego Krasickiego? Może młodsze pokolenie, może czytało ją w szkołach, Kruk i Lis? Piękna bajka, krótka, więc ją przeczytam. Bywa często zawiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromnym. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł, miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy, ich blask jak mroczy, takowa postać, a pióra jakie, szkniące jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk kantaty, skoro pys rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. W Bożym Królestwie nie ma miejsca dla lisów, a nawet i małych lisków. One psują winnice. Trzeba je połapać. Nie znaczy to, bracia i siostry, że zaraz rzucimy sobie do gardeł i zaraz rzucimy się na polowanie, będziemy pilnie baczyć jeden na drugiego, kto jest nieszczery, kto jest fałszywy, kto mieni się bratem, a nim nie jest. To nie o to chodzi. Nie chodzi też tu o innych. O kogo chodzi? Chodzi o mnie. Chodzi o ciebie, by takim nie być. Połapać i usunąć z życia wszystko, co szkodzi winnicy, każdego małego czy też dużego lisa. To będzie tym lisem, czasem będzie to niewyparzony język, czasem obrażalstwo, czasem dąsanie się, czasem przykrość, jaką innym wyrządzamy. Czasem ten lisek będzie złością i nienawiścią pielęgnowaną do brata czy siostry. Czasem będzie to zazdrość, czasem będzie to skąpstwo, czasem będzie to bezduszność czy pycha. Te lisy i liski muszą być usunięte z winnicy Pana. Wrogowie wewnątrz Kościoła są często groźniejsi niż ci zewnętrzni. Czy chcemy więc dzisiaj prosić Pana, by zachował nas od wszelkich ukrytych min i pułapek wewnątrz ogrodu Pana? W tym czasie krótki, jaki pozostał nam do przyjścia Pana? Czy chcemy prosić Pana, aby z naszych serc powyrywał to wszystko to, co nie służy dobru winnicy? Trzecia rzecz, jedna z ważniejszych cech ogrodu Pana. Jedną z tych ważniejszych cech ogrodu Pana jest jego nawożenie i nawadnianie. Być może trudno nam ocenić, które z tych czynności są ważniejsze, czy nawożenie, czy nawadnianie. Gdy Bóg grozi winnicy domu Izraela, powiada tak. Izajasza 5, rozdział, werset 6. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie ciernie i ostem. Nadto nakaże obłokom, by nie spuszczały na nią deszczu. Nie ma życia bez wody. Nawadnianie ziemi jest koniecznym, by przynosiła ta ziemia jakikolwiek owoc. Rolnicy zawsze się martwią, kiedy zboże wzrasta, czy jakieś inne rośliny i nie ma deszczu, jest sucho. I mówią, nie będzie urodzaju. Woda potrzebna jest i konieczna jest do wzrostu każdej roślinie. W Księdze Hioba, w 38 rozdziale, jest wyrażone Boże pragnienie. Bóg powiada tak, aby zesłać deszcz na ziemię niezamieszkałą, na pustynię bezludną, aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę. Nie jestem specjalistą tego, ale słyszałem, że
ponoć pustynia, która jest najbardziej piaszczystą pustynią, gdzie nie ma żadnej zielonej trawki, nawet zbła trawki, najbardziej spieczona, wtedy, kiedy zostaje nawodniona, zaczyna ożywać na nowo. Kiedy Izrael wrócił do swojej ziemi, to były pustynne miejsca. Jak dzisiaj ono wygląda? Piękne, zielone. Dlaczego? Dlatego, że została pustynia nawodniona. Ogród Pana musi być sowicie nawadnianym. Gdzie nie ma wody, wszystko, nawet to, co zielone, szybko obumiera. W duchowym znaczeniu życie nasze musi być nawadniane Bożym Słowem. I dzięki Bogu, że dzisiaj ta prawda już na samym początku nabożeństwa została nam przypomniana. Słowo Boże przemienia nasz umysł i daje nam ten duchowy wzrost. Ono przynosi te odżywcze składniki potrzebne, by drzewo życia w Bożym ogrodzie wzrastać i owocować. W czasach Jezusa Żydzi obchodzili święto zwane Simchat Bet Hashoveja. To jest radość z powodu czerpania wody. I główną powinnością tego dnia było wylewanie wody przed Panem dla zapewnienia błogosławieństwa plonów w okresie zbliżających się deszczy. Od deszczy bowiem zależała pomyślność przyszłych zbiorów. Pan Jezus wykorzystał ten obraz, gdy podczas tego święta stanął i zawołał potężnym głosem: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To wezwanie jest aktualne również i dziś. Bóg nie chce, byśmy byli zeschłymi badylami, chrześcijanami bez życia, sztucznymi kwiatami, które wody nie potrzebują. Chce natomiast widzieć w nas prawdziwe życie i prawdziwy rozwój. I czwarta, ostatnia rzecz. Słowo Boże powiada tak: powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech rozpłynie się jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Przewiej mój ogród. Kiedy mówimy o przewietrzeniu, na przykład mieszkania, myślimy raczej o wpuszczeniu świeżego powietrza do pomieszczenia, które stęchło, które zaczęło nieprzyjemnie pachnieć się. Smażymy rybę, ja szczególnie tego zapachu nie lubię. Gotujemy kiszoną kapustę, a potem trzeba wietrzyć mieszkanie, by znowu napełniło się świeżym powietrzem. Bóg powiada w swoim ogrodzie, by był przewietrzony. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa. Raz z jednej, raz z drugiej strony wieją wiatry i przewiewają Boży ogród. Nie tylko dlatego, by go przewietrzyć, nie tylko dlatego, by go oczyścić z nieprzyjemnego zapachu, ale by wydobyć tą balsamiczną woń, by ta niezwykła, przyjemna woń mogła zwabić miłego do ogrodu i by mógł cieszyć się, spożywając jego wyborne owoce. Kiedy przychodzą wiatry i burze na nasze życie, to normalna rzecz, buntujemy się i nikt nas nie powie, że to nie jest prawdą. Kiedy przychodzą wiatry i burze na nasze życie, zaczynamy się buntować. Każda pojawiająca się trudność czy przeszkoda odbiera nam radość życia. Każdy wicher, czy to zimnej północy, czy ciepłego południa, jest przyczyną, że czujemy się powaleni przychodzącymi doświadczeniami i próbami naszej wiary. Narzekamy, smucimy się, wpadamy w rozpacz, podczas gdy Bóg zsyła wiatr, który ma przewiać nasz ogród. To jest pewne i prawdziwe. Mówiłem już o tym wielokrotnie, powtórzę to jeszcze raz. Gdy Bóg przeprowadza nas przez ogień, to nie po to, by nas spalić, lecz oczyścić. Gdy Bóg przeprowadza nas przez wodę, to nie po to, aby nas zatopić, lecz obmyć. Gdy Bóg zsyła wiatry, to nie po to, by nas złamać, lecz by drzewa wydawały przyjemną woń dla przychodzącego Pana. Apostoł Jakub napisał: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. I o to właśnie chodzi, by taką próbę wytrzymać. Potrzebujemy i jako zbór, jako ludzie wierzący owego Bożego przewiania,
Czy chcemy o nie prosić? Tak trudno jest prosić o przewianie, prawda? Prośmy więc w ten nowy okres życia zboru po przerwie spowodowanej koronawirusem. Trudny to jest okres, naprawdę trudny. Rozmawialiśmy o tym na Radzie Zborowej, jak to zrobić, żeby też powrócić do tego stanu zboru, który był jeszcze przed koronawirusem. Wiele osób pozostaje w domu, bo boi się. I być może słusznie się boją, bo zboże nie zakrywają ust maskami, boją się zarazić koronawirusem. Kochani, raz jeszcze chciałbym powiedzieć, jeśli ktokolwiek czuje się zagrożony, powinien zakładać maskę, bo taki też jest obowiązek. Ale czujmy się tym wolni. Ktokolwiek chce postąpić inaczej, może to zrobić. Chciałbym, abyśmy dzisiaj prosili Pana naszego, by po tej przerwie spowodowanej koronawirusem, by znów na nowo Bóg mógł być gotowym przyjścia do swojego Kościoła, całego Kościoła i tych, którzy dzisiaj pozostają w domach swoich i tych, którzy obawiają się. Chcę im życzyć wszystkiego dobrego. Chcę ich błogosławić. Rozumiem też każdą sytuację. Ale też z drugiej strony, bracia i siostry, tego nie unikniemy. Nie unikniemy. Musimy chodzić do sklepów, musimy spotykać się z ludźmi, musimy chodzić do pracy. Nasze dzieci za moment wrócą do szkoły. Ciągle się spotykamy. Ciągle się z sobą spotykamy. Czy nie mielibyśmy się spotkać w ogrodzie Pana z Nim, tutaj w tej społeczności? Prośmy o to, by Bóg pozwolił nam być gotowym zawsze również do naprawy wyłomu w murze, jeśli kiedykolwiek miałby powstać takie wyłomy. Prośmy Pana, by połapać lisy, liszki psujące winnice, a szczególnie te grasujące w naszym osobistym wnętrzu. Módlmy się o to, by dać szansę Bogu oficie nawadniać nasze życie słowem Pana. On to czyni również i tutaj, w swoim ogrodzie, kiedy jest. Chce nawadniać Słowem Bożym życie każdego z nas. Módlmy się też o to, by nie zbraniać się przed przewietrzeniem ogrodu Pana, kiedy zsyła na nas różne doświadczenia. Nie załamujmy się, ale tak jak Jakub, uważajmy to za błogosławieństwo, bo to jest błogosławieństwo. Przypomnę ten werset. Błogosławiony mąż. Kto to jest błogosławiony mąż? Który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. Tego życzę sobie, a też każdemu z was, bracia i siostry. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.